Wystartował mimo kiepskiej aury najstarszy w kraju turniej siatkówki plażowej, czyli rozgrywki o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. To już 18. edycja tej imprezy, która od 3 lat inauguruje także akcję pod nazwą Projekt Plażówka. Cyklowi turniejów tradycyjnie patronuje Telewizja Toja. Kiedy w sobotnie przedpołudnie Łódź opanowała ulewa, wydawało się, że inauguracja sezonu zostanie przełożona. Nic z tych rzeczy, bo siatkarze plażowi, jak się okazuje, potrafią grać w każdych warunkach. W zeszłym roku w turnieju w Urzeninie, organizowanym przez pana Kowalskiego, graliśmy niemalże w gradzie, więc dzisiaj to już kolejny etap rozgrywek. W sumie do pierwszej eliminacji 18. edycji najstarszego w Polsce turnieju plażówki o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi zgłosiło się aż 38 par. Przyjechały pary z Poznania, z Warszawy, także się nie bali pogody, natomiast no, okazało się, że bardziej łódzkim parom bardziej są wybredne i pogoda im trochę nie służy. Natomiast jutro panie mają grać i panie myślę, że będą miały lepszą pogodę. Zresztą panie, powiem generalnie, że twardsze są i panie to mało, które się z pogody boją. Bardziej panowie są, nie wiem dlaczego, bardziej się boją tej pogody. Ale mówię, 38 par, także bardzo przyzwoicie. Myślę, że naprawdę nikomu nie zabraknie grania. Możemy wskazać faworytów, bo wiem, że wśród pań już do inauguracyjnego turnieju zgłosiły się reprezentantki Polski. Tak, no jeżeli chodzi o panie, no to myślę, że tutaj para Dorota Strong, która będzie grała z Kasią Kociołek, no na pewno są faworytkami. Turniej Puchar Prezydenta Miasta Łodzi to najstarszy turniej plażówki w kraju, także tutaj trochę szlachectwo zobowiązuje, trzeba pokazać odpowiedni poziom. Jasne, dodatkowo bardzo dużo par przyjeżdża, są to jedne z pierwszych zawodów rozgrywanych co roku na boiskach plażowych w Polsce, więc i to jest dobre przetarcie przed beachballami. No i tak jak pan mówi, jest to dosyć też prestiżowa impreza tutaj na łódzkim podwórku. Dwudniowy turniej na boiskach szkoły podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrówki zainaugurował 3. edycję projektu Plażówka. W tegorocznym cyklu organizatorzy przewidzieli ponad 20 turniejów. Przygotowane mamy tak 4 puchary prezydenta mężczyzn, 4 puchary prezydenta kobiet, nocny turniej w Burzeninie dla pań i dla panów, turniej o puchar burmistrza Głowna i dla pań i dla panów. Dodatkowo jest turniej w Pawianicach, Pabix Cup, to jest tylko męski turniej. Turniej w Rawie Mazowieckiej, najprawdopodobniej będzie tak jak w ubiegłym roku, że w Warszawie również będziemy jeden turniej rozgrywali. No i do tego oczywiście dochodzą 4 turnieje mixtów, bardzo popularne tutaj u nas zabawa, panie z panami razem grają. Pierwszą eliminację Pucharu Prezydenta Miasta Łodzi wygrały Dorota Strong i Katarzyna Kociołek, a w rywalizacji panów najlepsi okazali się Maciej Biernat i Konrad Felisiak. Kolejny turniej na Janowie odbędzie się już w najbliższy weekend. Organizatorem projektu Plażówka jest Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, a patronem medialnym Telewizja Toja.